Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i chciałbym wam przedstawić w tym materiale wzrost, rozwój zwierząt. Jesteśmy na mapie Valley Spring, jest to mapa irlandzka, została wydana 25 lipca 2023 roku. No i jest to pierwsza mapa, gdzie możemy sobie hodować zwierzęta od małych, od niemowląt, poprzez wielkie i widać, że te zwierzęta rosną z czasem. Przed tym mieliśmy coś takiego, znaczy no dalej w standardzie jest na innych mapach, bo to wzrost zwierząt jest tylko tu na tej mapie. Jest to pierwsze zastosowane patent, więc wcześniej było tylko podawane w jakim miesiącu jest to zwierzę, a wyglądało tak samo jak to rosłe, także nie było żadnej różnicy. Teraz będziemy mieć wizualną różnicę dzięki właśnie tej mapie i twórcom. Mamy taką możliwość, także super, jest to naprawdę coś eleganckiego, no naprawdę coś innowacyjnego, że tak powiem, bardzo mi się to podoba. Także ja na tej farmie tutaj sobie ustawiłem właśnie zagrody ze zwierzętami. Zagrody one wyglądają w ten sposób. Dlaczego się to tak mieni? Dlatego, że no jest pokazane mniej więcej, jaki teren zajmuje dana zagroda, ale właśnie chciałem wam pokazać, że jest taka możliwość, że można to usunąć po prostu. To jest tylko po to, żeby widzieć, jaka powierzchnia jest, żeby coś nie przeszkadzało przy ustawieniu, przy stawianiu właśnie tej zagrody. No a później tylko podchodzimy do takiego znacznika na środku, takiej plakietki, naciskamy kółko. Jest w porządku. Także to jest taki patent. W niektórych miejscach to nie mruga, jest po prostu właśnie w takim jednolitym kolorze. Aczkolwiek w niektórych miejscach i właśnie występuje takie mruganie. Dobra, tyle ze wstępu. Ja sobie tu już przygotowałem sprzęt, żeby po prostu od razu nakarmić zwierzęta. A więc tak, tutaj mamy kury i mamy do wyboru piskle. To jest żeńskie, męskie piskle. Później mamy kaczkę małą, żeńską i męską. Także myślę, że po jednym z rodzaju możemy sobie kupić, żeby było do wyboru, żeby było wizualnie widać, jak to wygląda. Tutaj jeszcze jedną kaczkę i tutaj drugą. Ok, także słyszycie? No trochę je widać, ledwo. Także za chwilę nasypiemy im tutaj jedzonka. Tutaj powinny być świnki. Mamy małe świnki. Także jedną sobie wstawimy. A tutaj jeszcze mamy. No jest męska i żeńska świnka. Także będą tutaj dwie świnki. Gdzie jest druga? Jedno widać. Kupiłem drugą, a jest. Zbuszowała cię. Zabuszowała cię. Dobra, tutaj powinny być owieczki chyba. Nie, albo konie. A, owieczki, dobra. Czyli mamy żeńską owieczkę. No i teraz weźmiemy męską owieczkę. Także nie dość, że mamy młode zwierzęta, mamy to je rozróżnione na męskie i żeńskie, także to jest bardzo fajne. I również mamy młodą kózkę żeńską i przepraszam, młodą kózkę męską. Dobra. Już zobaczymy, jak to wygląda. Jedno, drugie, baranek, koza.
No tutaj wygląda jak kózka, chyba. Dobra. Tak wyglądają tutaj te zwierzątka. No i tutaj będziemy mieć koniki. Tu sobie weźmiemy tylko chyba jednego konika, bo tu są rasy. Weźmiemy sobie białego, o. Mail. A bo dobra, weźmiemy sobie tutaj. Zaraz zobaczę. Mail. Aha. Dobra. Dobra, czyli też jest rozdzielone na męskie i żeńskie. Dobra. Czyli wybierz, to zrobimy tak samo, jak z tamtymi zwierzętami, żeby nie było. Tutaj myślałem, że będzie inaczej, ale jest to samo zrobione, także. No, przepraszam, z koniem jest troszeczkę inaczej, bo w grze konie trzeba ujeżdżać. No i tutaj będzie troszeczkę dziwnie, że tak powiem. No ale dobra, damy sobie jakoś radę z tym. No i jeszcze mam jedno pasisko tam są krowy, aczkolwiek jak zajrzymy sobie tutaj teraz w dział ze zwierzętami, także tu mam wszystko malutkie, ok, i tutaj wszystkie są krowy, ok, to ja tam muszę kupić jeszcze jedną krowę albo posprzedawać, to dobra, to za chwilę tam podjadę z jedzeniem, bo muszę tam TMR zapakować, żeby tam dowieść i zrobimy tam porządek też z krówkami, także spoko. Tutaj myślę jakieś 50 tysięcy sobie załadujemy TMR-u, żeby już wystarczyło na dłużej. No i tam mam 20 tych krów, ja sobie, krówek młodych, cielaków, ja sobie je posprzedaję i tak jakby została jedna żeńska i jedną męską kupię. Tak żeby było widać różnicę jak rosną też w płci. O, nie zmieściłem się. A tak to jest, jak to się patrzy z góry na to. O, tak lepiej. Dobra. Bramę otwieramy, wjeżdżamy. Brama na paski. O, dobra. Nie wiem, co mi tak dusi. Dobra, to się będzie wsypywać, a ja muszę wejść w to. Ok. I teraz tak. Tu sobie posprzedajemy 19. I kupimy sobie. O, proszę. I tu nawet widać etapy. Też 3 są. Cielak, średni i większy. Czyli cielak, później jest większy, ale przed możliwością. Jak to się mówi, rozpłodowym, później rozpłodowa wersja. No, jakoś tak. Dobra, to weźmiemy sobie byka jednego. Jednego, o tu jest 13. Dobra, jest kup. Jest duże pastwisko. To jest oryginalne. Tam poustawiałbym, które są w tym, w dziale budowy, ale też dedykowane właśnie do tej mapy, przez twórców stworzone. Inaczej by nie było takiej możliwości. Dobra, tu mamy ogarnięty temat. Tam jeszcze trzeba, muszę nakarmić zwierzęta i będziemy sobie przeskakiwać za chwilę dni, żeby to miało ręce i nogi. Tak myślę, że tak, kur i sklaki, jak się kupowało najmłodsze, no to
Może no wyglądało to jak normalna kura, prawda? Teraz mamy pisklaki, które wydają odpowiednie dźwięki, jak pisklaki. I wyglądają jak pisklaki, więc tam z tego co pamiętam to było 3 miesiące do wzrostu odpowiedniego. Zaraz, teraz przydałoby się może trochę trawy albo siana. Siana im damy. Dobra, wystarczy. I tak dużo nie będzie, chociaż tu są 4. I tu chyba jeszcze będę musiał przywieźć wodę. Dobra. I jeszcze tutaj muszę wziąć, wrzucić dla świnek. Tu jest karma dla świnek. To już 20 tysięcy wrzucimy. No i teraz zostaną nam tylko pisklaki i wodę uzupełnić. Trzeba będzie. O. Nie weszło wszystko? No niedobrze. O, już przyszły jeście. Fajnie. 10 tysięcy. O, okej. Dobra, damy tu pszenicę. Dobra. To byśmy mieli tutaj ogarnięte. Teraz jeszcze wodę. Także woda idzie do świnek. Dobra, mamy to. I tu gdzieś tu jeszcze była woda. A, konikom trzeba wody. A, jeszcze konikom jedzenko trzeba. Dobra. I jeszcze muszę sprawdzić, co konikom trzeba dać do jedzenia, ale myślę, że owiec damy. Pojemność całkowita, siano, owiec. Aha. To tu trzeba podzielić troszeczkę. Owiec będzie tutaj pod ręką. Dodamy piątkę. I piątkę siana damy. O, nawet nie damy piątki siana. Trochę mniej. Czyli jakieś 1000 siana trzeba będzie dać. Zaraz. Teraz będzie. Tysiąc. Udało się. No to tu czasami ciężko jest wycelować, żeby było dobrze. To się szybko przysypuje i dlatego jest problem. Wejdzie całe? Weszło całe, dobra. To tyle dobrze. No i co? No i teraz to mamy to poogarniane. Tam TMR. Tutaj siano. Tu mamy pokarm i wodę. Tu już też. Czyli teraz sobie sprawdzimy, jak to wygląda w tej kwestii, z tego punktu. Tu one są czyste. No i właśnie, źrebięta już trzeba je ogarniać, czyli sprawność fizyczna jest 0. I teraz jest taki mankament. Odnośnie koni.
że wizualnie one są to źrebaki, ale trzeba je ujeżdżać, więc jeśli wejdziemy... O, się znowu to pokazało. Kucnik, skok. Dobra, idziemy teraz do innego konia, bo ten stoi w tym miejscu, gdzie jest... Usiądź. O, i właśnie, to jest ten mankament. Taki właśnie minus to jest. Dobra, pojeździmy konikami, żeby były ujeżdżane i się liczyło to. Czyli z jednej strony udało się uzyskać pewną wizualną satysfakcję dla oka, żeby to miało ręce, nogi. Ale z drugiej strony jeszcze to nie jest aż tak idealnie dopracowane, jeśli chodzi o konie. Więc... no ja myślę, że to tylko kwestia czasu będzie. Na pewno. No to jest taki krok, jak było w FS19 fabryki. Były stawiane, prawda? Pierwsze kroki pod kątem łańcuchów produkcyjnych, fabryk. No i udało się to uzyskać. Było fajnie. Zdał egzamin. Chociaż dla mnie to było na początku mega, jak to powiedzieć, nieskomplikowane, aczkolwiek boję się, że sprzęt nie wytrzymie takiej, nie wiem, kombinacji, że tak powiem. Nie wiem, jak to określić, ale jakoś dali radę, wprowadzili to w FS22 i działa to, prawda? Także myślę, że już jakiś czas powinno to też być wdrożone w życie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie szybciej niż fabryki, że musieliśmy czekać na FS22 dopiero, ale... Dobra. Mamy to. Teraz przydałoby się go wyczyścić, bo jest brudny pewnie. Wsiądź. Teraz jak, ja już nie pamiętam, jak się czyściło konie. To powinna być chyba opcja czyszczenia. Właśnie dostałem wiśta w jabłu, jeszcze nie jeździłem na koniu. Kółko jest wsiąść, ale ja nie chcę wsiąść na niego. Aha, ten jest brudny. Dobra. A kółko jest wyczyść. Dobra. Już jest czyste? Nawet nie zużyłem. Zdrowie, pokarm, zwierzęta, dwa, tu nie, czystość. I czystość 100%, dobra, okej. To teraz ten. No i już jest załatwione 100%. Dobra, wrócił do zagrody. Teraz go trzeba wyczyścić. I już będziemy mogli działać dalej. Jest ok? Jest ok, dobra. No to mamy poogarniane. Myślę, że będziemy mogli teraz spokojnie przeskoczyć na kolejny dzień. Dobra, mamy wrzesień. Dużej różnicy nie będzie ze zwierzętami. Kury, pisklaki dopiero po 3 miesiącach będą się zmieniały na większe. A tutaj jeśli chodzi o koniki, to muszę je chyba codziennie ujeżdżać. Zobaczymy sobie na statystyki. Sprawność fizyczna. No. Także o, dojrzałość płciowa. Zdrowie. Trzeba więcej sianka tutaj dorzucić. Ale na razie jeszcze starczy. No nie. Dobra, dorzucimy sianka.
Krowy mają ok. Tutaj ziarno trzeba będzie dorzucić pisklako. I sianka tam jeszcze rzucić. A tutaj mają dość żywności. Dobra. Także ja to pogarniam teraz sobie na spokojnie, żeby podrzucać to jedzenie. A my się zobaczymy w następnym dniu. O, tu już widzę. Się pojawiła paleta. Czyli tu owieczki już będą działać, mimo że są małe, ale one już będą produktywne z tego co widzę. W sumie one tak czy inaczej, jeśli się je kupiło w standardzie, znaczy tak jak to było dotychczas, prawda? Dalej tak jest. To normalne owce chodzą, a nie malutkie. I one dają od razu wełnę. O, tu są malutkie, dają wełnę też także. No coś za coś, prawda? A najpierw owies, wrzuć... No, nie, siano. Sianko sobie wrzucimy najpierw. Dobra. Ja to pogarniam i na końcu dnia się opatrzymy. No. Teraz już sobie już pojeździłem. Z koniki ujeżdżone. 100% sprawności. Teraz tylko poczyścić je trochę. I sprawność czystość jest. Tutaj tak samo. Jest sprawność, czystość. Spoko, możemy iść teraz, udać się na spoczynek. Dobra, mamy październik. Czyli 2 miesiące. Tutaj nadal pisklaki, także w przyszłym miesiącu, czy następny dzień będą już większe. Tutaj nadal bez zmian. Jak i również tutaj bez zmian. No i koniki. Również. Teraz sobie sprawdzimy, jak wygląda sprawa z jedzeniem. Ja myślę, że tutaj przy konikach można było zostawić. Krówki również. Tu też. Tu też. No i tu też. Dobra. Spoko. Teraz jeszcze koniki ujeździć. No. Konie ujeżdżone. Teraz by je należało wyczyścić. Zaraz zobaczymy. Sprawność fizyczna 50%. Tutaj 50%. No, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No, stój malutki. Dobra, to wyczyszczone. To też. Dobra. Możemy udać się na spoczynek. I będziemy mieć już prawdopodobnie listopad, to kurki i kaczki będą już większe. No, godzina 9, ciemno, no bo już taka pora dnia, taka pora miesiąca, roku. Zaraz sobie to zmienimy, żeby było widoczne w miarę, żeby ten dzień, o, jeszcze trochę. No, myślę, takie kolory czerwone będą. No i co? I mamy młode kurki. Młode, no. No tak. Młode kaczki. Kogucik. Także następnym etapem dla tych zwierząt to jest już później rozmnażanie się. Jak to tak się nazywa fachowo? O, dojrzałość płciowa, że tak powiem. O, właśnie. Także już mamy kurki. Jeśli chodzi o świnie, to tu chyba jeszcze też nie będzie zmian, mi się wydaje. Ale muszę je znaleźć, one są. Nie, już się zmieniły też. Są większe. Wiesz, w tej trawie tego nie widać. Może by się ruszyły, to by było fajnie. No, jest inny dźwięk już, także już urosły. Tutaj bez zmian, czyli po 3 miesiącach jest różnica przy kurach i świnkach, a owieczki jeszcze nie, konie,
dalej w sumie jak były, a krowy na pewno też bez różnicy. W sumie tak muszę konia wziąć, żeby wyjeździć, więc siadam na konika i chodź tu. I zobaczymy krówki sobie. No, śmigaj. Tutaj trzeba tak wycelować, żeby przez most przejechać ładnie. Myślę, że przy krówkach jeszcze też nic się nie zmieni. Bo chyba krowy będą dopiero w kwietniu większe. Mam akurat jedną przy jedzeniu, a druga sobie śpi. Dobra. Także jest krowa i byczek. O, już będzie można określać to odpowiednio, prawda? Nie tylko same krówki. Co, hodujesz krówki? Nie, byczki hoduję tym razem. No, także myślę, że spoko. Dobra, to ja się skupiam teraz na jeżdżeniu, na ujeżdżaniu koni. I widzimy się, jak to ogarnę ten temat. Dobra, koniki ujeżdżone. Teraz należałoby jeszcze poczyścić. No, ten jest wyczyszczony. Tylko ten. Spoko. I przeskakujemy na kolejny dzień. Ciemno. Ła, szok. Ale choinka jest. Teraz przyspieszamy sobie czasu, żeby się to trochę widno zrobiło. Wow. Ale barwy. Nieźle. Zachmurzone niebo. Ładna choinka. Prezenty są pod choinką. No, fajne dekoracje, powiem wam. Niczego sobie. Spoko. Zaraz to drzewko tutaj stoi. Czy tylko jest... Jak jest świąteczny grudzień. Nie wiem, muszę sprawdzić później, czy to drzewo jest w tym samym miejscu. Dobra, czyli mamy już 4 miesiące. Tutaj są już duże zwierzątka. Tu już też są większe, ale będą jeszcze większe. Jeśli chodzi o świnki. Ok. Owieczki bez zmian. I źrebiaki bez zmian. Teraz sobie zerkniemy, jak to wygląda. Z tego punktu. Tu jedzenie jest ok. Tutaj jedzenia mają dość też. Ja myślę, że jedzenia to już nie wydać nic tutaj. Dorzucą, bo są ilości, które tam rady były dość spore, także dobra. A właśnie konie. Czystość 90, sprawność 90. Codzienna przejażdżka. No może my sobie damy spokój na razie z tą przejażdżką dzisiaj i przeskoczymy na kolejny dzień, zobaczymy co się stanie. No dobra, mamy już styczeń, drzewa nie ma, czyli było tylko na czas świąteczny postawione tutaj. Dobra, kury. Ok, coś, jakieś jajka, nic nie ma. A właśnie, jak mają ze sprawnością i zdrowiem. No i jest na 100% wydajność i zdrowia. Także spoko, świnki. Coś tu się zmieniło, świnek? Nie, jeszcze nie. Dalej te same, jakie były. Owieczki. I kuski bez zmian. I koniki. Urosły coś? Też nic. Dobra, teraz sobie sprawdzimy, jak koniki wyglądają. Dojrzałość płciowa już rośnie. Sprawność, czystość. No, to możemy zostawić. Dobra, mamy już luty, czyli od startu mamy pół roku, minęło. Mamy pierwsze jajca po pół roku. No i świnki urosły. A, konkretnie urosły świnki.
Widać, że są duże. Dobra, ja teraz muszę zerknąć świnki, jak wyglądają cenowo. Aha, to jeszcze nie. Zdrowie, rozmnażanie się, no bo tu jest jedna jest żeńska, jedna jest męska. Ona się nie będzie rozmnażać, ale ta się będzie rozmnażać. Dobra, owieczki. O, owieczki urosły. Śpi w jedzeniu. Jest i kózka. Tu jest męska owieczka. A druga kózka nie urosła. To która urosła? Żeńska czy męska? Nie wiem. 6 miesięcy to wszystkie mają. Nic tu nie pisze. Kurczę. Rozmnażanie 0, zdrowie, wiek 6 miesięcy. A jest, to jest żeńska. To męska nie urosła? No, męska nie urosła. Dobra. Kłoniki urosły. Czyli po pół roku jest już różnica. Dobra, teraz pytanie, bo tam one były białe, a jak zasiadałem były brązowe. A teraz są białe. Okej. Dobra. Jak wygląda sprawa z konikami? Czystość, sprawność fizyczna jest okej. Dobra. Dojrzałość płciowa, czyli co? Będzie możliwość otrzymania źrebaków? Haha! Koniki i źrebaki. Teraz tu widzę potencjał zarobkowy na koniach. No dobra, jedziemy sprawdzać, co tam dalej wyszło. Czyli co, świnki już mamy z głowy, to one już uzyskały maksymalny wzrost. A tutaj, siedem miesięcy, nic się nie zmieniło. Męska koza dalej jest jak jest. Ciekawe, kiedy urośnie. W sumie to tylko koza by wychodziło, że jest ten. Nie urosła. Dobra, jedziemy się patrzeć na krówki. Zobaczymy, jak krowy wyglądają. W takim razie wiem, że krowy to chyba się powinny zmienić w kwietniu. Tam jest 8 miesięcy. No, po 8 miesiącu powinny być już dorosłe. Także tutaj powinny być źrebiaki, a czy no, cielaczki. Dobra, są jedno, drugie bez zmian na razie. Okej. Ale naprawdę zaskoczyły mnie konie. Kurczę, jeśli pojawi się trzeci koń, znaczy no źrebiak się pojawił w tej zagrodzie, to będzie to miało sens. Hodowla koni. Jeszcze zobaczymy, jaka cena będzie. To cena będzie zależna od tego, czy koń jest ujeżdżany, czy jest trzymany czysto, to będzie miało wpływ. Dobra. Jeszcze zerknę, jak te konie wyglądają. Tu jest 100%, tu jest czystość 100%, dojrzałość płciowa. Dobra. Kurczę, jestem niesamowicie ciekawy, czy to będzie działać. Dobra, mamy kwiecień, czyli 8 miesięcy. A my tu mamy pisklaki już. Czyli po 8 miesiącach się nam tutaj urodziły pisklaki. Gdzie one są? Tu jest jeden. Spoko. A kaczka? Kaczek nie ma. Na razie jest pisklak jeden. Dobra. Świnki bez zmian. To już tam się raczej nie zmienią. Kozy. O, męska koza urosła. Tu jest żeńska. Ale męska jak urosła? Od razu. Ba. Umięśniona.
Owieczki tutaj bez zmian. No i idziemy się popatrzeć na krówki. Na krówki, które już powinny mieć różnicę wzroście. Więc to powinien być byczek i krówka. Widać, już są większe. Jest różnica, jest. To jest krówka. Ok, a tu byczek powinien być. No, taki przypakowany. No i też ma swój dźwięk odpowiedni, dobra. Fajnie. Dobra, no takie. Także lecimy na kolejny dzień. Jeszcze zerknę, jak konie tutaj wyglądają. Ale dobra, jakoś damy radę. 60% na żółtym są, ale nie pójdą w sprzedaż, tylko chodzi tutaj, żeby mi to pokazały, czy one się będą rozmnażać, te koniki. Dobra, szybko tylko czyści. Tu też. Dobra. I dojrzałość płciowa 36%. Dobra. No dobra, mamy maj. Same tu mamy. Młodą kaczuszkę. Drugą młodą kaczuszkę. Jedno piskle. Drugie piskle. Ok. No i fajnie. Dobra. Tu mamy ogarnięte. Mamy tu jakieś piskle. A? Jest! Maleństwo. W trawie sobie śpi. Mamy młodziaki. Kozy, owce. Są młode owieczki? Nie ma. Nie słyszę jeszcze. Tylko ta trawa tutaj jest ładnie urośnięta. Nie wiem, czy by sobie tutaj nie wrzucić tekstury takiej, żeby... Tylko nie wiem, czy się da. Malowanie, trawa. A tutaj może sucha trawa. Żeby to trochę było widoczne, te zwierzęta, bo one się gubią w tym. Tak samo i tu. I tu. Dobra. Po trochu. Bo tutaj nie widzę młodych owieczek ani kóz na razie. No, spoko. Dobra. Koniki jak wyglądają, jeśli chodzi o dojrzałość 40%. Także tu troszeczkę czasu zejdzie, zanim one się tutaj mi rozmnożą. Mam nadzieję, że się rozmnożą. Pojemność całkowita, zdrowie 100%, także... Dobra. To lecimy na kolejny dzień. No i mamy czerwiec. Czerwiec. Tutaj. Bez zmian, rozmnożyły się. Tu też się rozmnożyły. Z dwóch mają jednego pisklaka tylko. Ok, tutaj coś pojawiło się. Młode? Nie ma nic młodych. Jeszcze. I tu też nic. Zobaczymy tylko, jak wyglądają koniki sprawno. I dojrzałość 45%, czyli co miesiąc po 5%, jakoś tak. 4-5%. Krowy. Tu już dojrzałość będzie szybciej niż konie, mi się wydaje. Konie tutaj mają troszeczkę zaległości, ale krowy widzę, że już są niedokupione młode. No, tu kury też będą mieć za niedługo. Znowu.
Rozmnażanie to jest na 60%, to jak konie mają. I kozy to samo. Teraz zobaczymy. No, trochę lepiej. Konie mają 45%. Dobra, już lipiec. Już prawie będzie rok. Tutaj ładnie wygląda. Tu. Okej. Czy tu mamy jakieś maleństwa? Nie ma maleństw. Cisza. Cichosza. I tu u koni też cichosza. Dobra. Sprawność fizyczna tutaj u koni wygląda dość słaba, bo jest na czerwonym. Dojrzałość znowu tylko na i 5% się zmieniło. I tutaj jeszcze nie ma młodych. Dobra. No i co po roku czasu? Jakie zmiany są? Także tutaj już ta gromadka jest dość spora, jeśli chodzi o kury. Fajnie. U świnek jest tylko trójka, ale już urosło. Proszę. Owce i kozy bez zmian po roku czasu, oprócz tego, że urosły, nie ma młodych. I konie, ok. Teraz zwyknijmy to tutaj, jak wygląda. Czystość, dojrzałość, płciowa 54. Ja się tak zastanawiam. Na razie to jedzenie nie będzie miało dużego wpływu. Rozmnożenie 10%, to co jest już młode? Powinno być osobno młode, prawda? Zaraz się tam przejdziemy patrzeć, bo tutaj widzę się pojawiło sporo tego. Ej. Są młode. Zaraz, nie, dobra, są bo już się pogubiłem. A, są jednak młode. Gdzie? Nie widzę. A, jest! Są, po roku czasu. Schowała się w trawie. Dobra, jest, są młode. Jedno, dobra. Się właśnie zastanawiam, że za dużo tego jest, ale no, niestety trawa dalej wysoka jest. Chowiam się. Jeszcze zerkniemy u krów, jak to wygląda. Ale tam się zmieniło to na jakby przeskoczyło, już osiągnęło 100%, ale że nie ma cielaka albo młodej krówki, czy co? O co chodzi? Jest byczek. Jest krówka. I tylko tyle. Czy zerknijmy jeszcze raz, jak to jest. Co tu mamy? Rozmnażanie 10%. No, przeskoczyło. Mleka nie dają. Nie wiem, czy ja dobrze to wszystko ogarniam. Zdrowie, wydajność 100%. Więc powinno działać, mi się wydaje. Ojejku, trafić tu między pachołki, które tutaj są. Jeśli nie wiecie, no to są to żywopłoty, które można, krzaki, które można samemu sobie usunąć przez wycięcie pachołka w środku. Dobra. Okej, konie. Pojeżdżone trochę. Dobra. Zobaczymy, jak to będzie kolejny miesiąc. I mamy już wrzesień. Tam, 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 tam. Tu mamy nowego.
Gagatka. Tutaj już młode też zasuwają. Spoko. A u koni co tam? Dojrzałość płciowa 59. Coś słabało, nie wiadomo czy one osiągną odpowiednią dojrzałość płciową, żeby to się coś tam urodziło. Rozmnażanie 20% to już na nowo leci. Ale zaraz. Aha. Bo to jest tu można tu pasisko do dostarczać mleko, ale to tylko dla młodych jest to mleko. Nie dla starych jest na wiasie właśnie Kaufpens. Dobra, okej. Okay. No to lecimy na kolejny. No i mamy październik. Halloween. Dobra. Tu jest ok, tu mnie interesują koniki. Koniki mnie interesują, czy one się będą rozmnażać. Dojrzała płciowa 63, no coś tu się dzieje, ok. Krowy bez zmian. Chyba, że rozmnożenie. Dobra. Tamto co było, to była dojrzałość płciowa. Teraz dopiero jest rozmnażanie. To jest ten kolejny etap. Więc tak to będzie wyglądało. Czyli tutaj też może być, że będzie dojrzałość płciowa, a później dopiero rozmnażanie. Albo całkiem pasek zniknie. Będzie lipa. I się nie będą rozmnażać. Dobra. Dobra, grudzień. No zaraz zobaczymy, jak konie wyglądają. 68% dojrzałe płciowe. Tutaj. To jedzenie jest ok. Tutaj jedzenie ok. Tu jeszcze też jedzenie ok. Ale już tutaj widzę dużo tych zwierząt. No i tu jest już widzę. Zaczyna się robić sytuacja taka, jaka była w FS19, że każde zwierzęta osobno jest. Tylko, że w FS19 było to, że jeszcze było widać, jaka jest waga zwierząt. To pozwalało na uzyskanie informacji, kiedy najlepiej sprzedawać. A w sumie jakbyśmy na przykład 20 sztuk jednych, 20 drugich dali, to później by się szybciej też rozmnażały. Takie jest moje zdanie. Dobra. Przeskakujemy na kolejny dzień. Dojrzałość płciowa. 72%. Tutaj rozmnażanie też. Dobra. I co tu mamy teraz? Krowy. Dobra. 60%. Tutaj 77% czystość. Sprawność. Zdrowie. Dobra. Przewijamy dalej. Dobra, mamy luty. Przymroziło. Jak to w lutym? Dojrzałość płciowa. To widać po cenie, bo tutaj nie jest koń ujeżdżany i cena jest 810, a ten koń 2000 kosztuje. Teraz zobaczymy jeszcze, ile w zakupie jest koń. Źrebiak raczej. 500. To tu byśmy mieli 1500 przy tym koniku. Zaraz, która jest? Dobra, ta. Ja myślę ją trochę może ujeździć, żeby... A zresztą dobra, bez różnicy. Jedziemy dalej. Muszę sprawdzić, jak to wygląda. Krówki za niedługo też powinny mieć młode. No i mamy marzec. No jeśli chodzi o zwierzęta, to jeszcze z FS19, tak sobie przypomniałem, że zwierzęta umierały, prawda? Znikały z zagrody, no bo jak się ich nie karmiło, to znikały. Dobra, co my tu mamy? 86%. Tu już jest
80%, dobra. A tu widać. A Festi 22 zrobili to takie bardziej łagodniejsze, tak jakby te zwierzęta są, bo są, ale nie są produktywne. O. No tutaj statku ładne jest. Dobra. Kolejny miesiąc. Ja myślę, że tak około 2 lat różnicy będzie się tutaj. Co, może coś pozmienia. Jak 2 lata minie kwiecień. W sumie to tam na razie tylko statystyki. Tutaj już 90%, a konie też już 90% będzie. Dobra. Maj. Dobra, nie lecę tam. Sprawdzimy statystyki. Tutaj mamy już 95%, a krowy mają młode. Proszę bardzo. Pierwsze młode mają, także jest co już handlować, prawda? Jakieś dodatki, dodatkowe zwierzątko, także spoko. No i mamy czerwiec. A, już tak odruchowo ruszam do działania. Aha, rozmnażanie 0. Czystość, no. Dobra, zobaczymy na kolejny. No i mamy lipiec. I konie stoją na rozmnożeniu. Dobra. A już miałem nadzieję. Niestety. O! Cena się trochę podniosła. Jeszcze co zrobię? No ja ujeżdżę te konie. Jeden dzień, żeby było na 100%. Zobaczymy, czy się, jak się to podniesie, czy to się coś zmieni, ale wątpię. Także pojeżdżę na konia, gdzie widzimy się za chwilę. No i konie ujeżdżone. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Chyba jutro się dopiero to tam pozmienia, ale widać, że jednak chyba się nie ruszy to rozmnażanie. Ja tam mam takie cichą nadzieję, ale zobaczymy. Mamy sierpień, czyli 2 lata minęły. Konie jak wyglądają? No, rozmnażanie stoi. Niestety. A mogło być tak pięknie. Dobra. Także no, widzicie. Mam nadzieję, że jakoś to troszeczkę wam przybliżyło znajome, znaczy jak to wygląda, że udało mi się to troszeczkę wam pokazać, jaki jest etap wzrostu tych zwierząt, jak to wszystko wygląda, ile to potrzeba czasu na to, aby one zmieniły wygląd. Także myślę, że bardzo fajny pomysł, ciekawie to wygląda. Przedtem tylko bazowaliśmy na cyferkach, ile tam miesięcy było, jaki rodzaj wzrostu mógł sobie być, także mogliśmy sobie tylko to wyobrażać. Teraz jest taka możliwość, są męskie, żeńskie podziały, także fajnie to wygląda. Jak dla mnie spoko może być. Jeszcze tylko te koniki są takie niedopracowane, bo chodzi o to, żeby te źrebaki, jak je trzeba ujeżdżać, to no, zmieniają się na dorosłe konie. Ale jeśli by wprowadzili to, co było na PC-tach, czyli taki kołowrót i te konie jadą za sobą, za tym kołowrotem, czyli codzienna przejażdżka, czy tam ćwiczenia, no to mogłoby to być wykorzystane jako no, źrebiaki by mogły wtedy być normalne, bo nie ma interakcji z graczem, czyli tą postacią, która tutaj siada na tego konia, prawda? Myślę, że w tym kierunku mogliby pójść i to uzyskać właśnie, żeby wyeliminować ten błąd, który powstaje przy tym, że trzeba źrebiaka ujeżdżać i wygląda to później jako dorosły koń. Takie jest moje zdanie. Ja nie jestem od tego fachowcem, ale tak na mój rozum chłopski. Dobra, dzięki, że mogłem wam coś pomóc, mam nadzieję, przedstawić całą tą sytuację. Jeśli wam się podobało, no to wiecie co robić. A ja znikam, no i usłyszycie mnie później na następnym polskim mapturze, bądź
na którejś tam rozgrzewce z serii, którą prowadzę. Dzięki za uwagę, pozdrawiam gorąco, na razie, cześć.